Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No dzisiaj będzie coś Sienkiewicza, czyli Kali ukraść krowę, dobrze. Kalemu ukraść krowę, to niedobrze. No, w Ameryce 2021 no to jest tak, że czarnoskóry zabijający białego, no to nie jest rasizm, a biały zabijający czarnego, to jest wyjątkowy rasizm. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, jest jeszcze gorzej, bo w Ameryce 2021 to biały zabijający białego, to też jest rasizm. No teraz była ta sytuacja z tym Kyle Rittenhouse, kiedy trzech białych biegło za jednym białym, tłukło go tam kijami, deszką, roller blade taki, go chcieli zabić. No jeden to był pedofil, pederasta, drugi to z więzienia wyszedł, trzeci to też jakiś hochsztapler, no ale oni wszyscy walczyli w imię biali wszyscy walczyli, żeby czarne życie znaczy, żeby zniszczyć rasizm w Ameryce. No ten akurat Kyle Rittenhouse poszedł, chodził sobie z karabinem, no jest to legalne w Ameryce, starał się bronić własności prywatnej, no co też jest legalne. No w Waukesha tam akurat inny czarny, no to wjechał samochodem, zabił sześcioro dorosłych i jedno dziecko. No i to nie jest rasizm. W każdym razie lewactwo nic nie wspomina o kolorze skóry. No po tym wszystkim, kiedy George Floyd zmarł po sytuacji z policją w zeszłym roku, no to wielu pracowników żeby dawało dni wolne, dawały swoim czarnym pracownikom dni wolne. Uniwersytet z Kalifornii, z Los Angeles, no to zawiesił profesora tylko dlatego, że on odmówił stawiania czwórek i piątek czarnym studentom, dlatego że mieli, no, byli zdenerwowani całą tą sytuacją, no i miał stawiać im lepsze stopnie niż wszystkim innym białym. Uniwersytet się zdenerwował, zawiesił go, on powiedział, że dwuja to dwuja, truja to truja, piątka to piątka i w zależności co kto ma jakie wyniki, to dostanie taki stopień. No, uniwersytet uznał, że to trzeba bardziej podejść do tego rasowo, no i że czarni muszą mieć lepsze stopnie za ten sam materiał. No, ogólnie rzecz biorąc, no to takie gesty, no to mają jakieś dobre intencje. W każdym razie dla debili, tak? Każdy normalny rozumie, że to są złe intencje, tak? Że to jednak są bez sensu, że to jest tak debilowate, że aż trudno uwierzyć w to. To jest tak śmierdzące wywyższaniem się, że to aż nieprawdopodobne. Każdy normalny rozumie, że zrobienie coś takiego to jest wywyższanie się. No ale lewacy to robią i są dumni z tego, tak? To jest... no bo co? Co to znaczy? Że psychika czarnych jest taka słaba, jest taka krucha, jest taka moment i się rozpadnie, że czarni potrzebują przykładu bandyty, kryminalisty i narkomana, żeby był ich męczennikiem, żeby był ich świętym, żeby był ich bohaterem. No George Floyd, no to był wszystkim, tylko nie męczennikiem. Znaczy, no został męczennikiem, ale nie był ani świętym, ani bohaterem. Czy to, ta jego śmierć, no to nie jest ważniejsza niż śmierć w Chicago, czy w Detroit, w dzielnicach murzyńskich, gdzie co tydzień w Chicago, w Detroit, w dzielnicach murzyńskich, no to tam jest po 20-30 strzelanin, zabójstw jest 10-15 tam. Dlaczego wszyscy inni niż czarni nie mieliby się
denerwować jakąś taką sytuacją. No każdy się denerwuje sytuacją, kiedy ktoś ginie, no ale trzeba popatrzeć na jakieś, co doprowadziło do tego, tak? No a co doprowadziło? No George Floyd miał fałszywą 20-dolarówkę, poszedł do delikatesów prowadzonych jak zwykle przez Hindusa. Hindus zadzwonił na policję, policja przyjechała, chciała go złapać, George Floyd wyskoczył przez okno, no to go złapali, kawał byka, był na narkotykach, on ważył ze 120 kilo, był na narkotykach, na amfetaminie, na kokainie, na opium, no i stawiał opór przez 9 minut, policja go błagała, żeby się poddał, żeby poszedł, żeby wzięli go do aresztu, nie dał się, no i zginął, umarł w sumie w szpitalu, no ale był nafaszerowany tak narkotykami, że tam no, trudno pomyśleć, dlaczego w ogóle żył, no, no ale czarni zrobili z niego świętego. Ten proces, te wszystkie protesty, które były po Floydzie, wszyscy komuniści to, co zrobili, no to wszystko było zrobione na dwóch założeniach. Pierwsze założenie to było takie, że George Floyd, no to reprezentuje czarną Amerykę. No jak może bandyta, który był w więzieniu 5 lat, który przystawiał rewolwer kobiecie w ciąży, który handlował narkotykami, który starał się dać fałszywą 20-dolarówkę, ma być reprezentantem czarnej Ameryki. No to jest makabra. To dla normalnego człowieka to jest nieprawdopodobne. No to jedynie co, no to można sobie pomyśleć, że jakieś plemienne podejście. Jakikolwiek nasz, to jest nasz. No to jest straszne, jeżeli w ten sposób tak ktokolwiek myśli. No mam nadzieję, że czarni tak nie myślą, ale biali po prostu zaczęli im wmawiać, że muszą tak myśleć. Te drugie założenie, no to było takie, że policja zrobiła to wszystko dlatego, że jest rasistowska. No nie ma żadnych podstaw na to. Nie dało rady tego udowodnić. No i to jest właśnie ta głupota. Ta tożsamość rasowa, ta rozpalona tożsamość rasowa, która zaczęła się od Obamy, a teraz pod komunistami, no szczególnie teraz z Bidenem, no to jest poza kontrolą. To jest poza kontrolą, ale cała ta polityka tożsamości rasowej po prostu to jest straszne, że to w wielorasowym społeczeństwie do czegoś takiego dochodziło. Lewactwo często udaje, że w Ameryce tej porasistowskiej, tej Ameryce bez rasizmu, no to oni chcieliby coś takiego. No ale nie, oni nie chcą. Dla nich po prostu rasa, kolor skóry, no to tak jak komuniści, marksiści wykorzystywali biednych robotników i chłopów, żeby jechać na ich plecach i doprowadzać do zniewolenia i żeby osiągać swoją władzę w ministerstwa, w komitecie centralnym i tak dalej, i tak dalej, no to dzisiaj to jest właśnie to samo. Wszyscy komuniści jadą na plecach kolorowych i jadą na plecach również homoseksualistów i to jest straszne. No, facet czarno-biały Obama, tak? No bo jego matka była biała, ojciec był czarny, wychowany przez ojczyma w Indonezji. No w Indonezji tam jadł między innymi psa. No jest to w książce na stronie 162, no to właśnie on tam pisał, że jadł między innymi psa, także ja tego nie wymyślam. Jak ktoś będzie kwestionował, to pokażę tą stronę tej książki, którą mam. No w każdym razie czarno-biały Barack Muhammad Obama, no to on jak wjeżdżał do tej prezydentury, no to mówił: nie ma czarnych, nie ma białych, nie ma czarnej Ameryki, nie ma białej Ameryki, nie ma żółtej Ameryki, azjatyckiej, europejskiej. Jest jedna wielka Ameryka. Są Stany Zjednoczone Ameryki. No tak Obama, Muhammad, Barack mówił. Barack Muhammad Obama tak właśnie mówił.
No ale wtedy, kiedy został prezydentem, od razu zmienił swoją śpiewkę, no i przestał mówić o tym. Zamiast tego zaczął mówić o rasie, o polityce odrasowienia w Ameryce, no, że czarni nie mają prawa do głosowania. No i zaczął nawet popierać takich prowokatorów rasistowskich, jak czarny Al Sharpton. Al Sharpton, no to on tam zterroryzował, tam gdzie mieszka, to zterroryzował wszystkie kompanie, że wszystkie kompanie płaciły mu dziesiątki milionów, on jest do tyłu z podatkami. Charakter straszny, straszny, ale bardzo prowokacyjny i też jedzie jedynie na tym rasizmie. Tak, także to wszystkie, te wszystkie niezwracanie uwagi na kolory, czyli daltonizm polityczny wyparował. Daltonizm polityczny wyparował i kolor skóry jest w tym wszystkim najważniejszy. No, jak się tak zastanowić, no to ani czarni, ani biali, jeżeli byliby naprawdę zainteresowani tym, żeby nie było rasizmu, żeby to była Ameryka postrasistowska, no to w zasadzie nie powinni nazywać swojej grupy czarne życie znaczy, tak? Czarne życie znaczy, no bo co to znaczy? No to znaczy, że jakieś inne życie nie znaczy, tak? Także bez rasy, no to ludzkie życie znaczy. To powinno być najważniejsze. Ludzkie życie znaczy. No nie psie życie, nie konia życie, ludzkie życie znaczy. Jesteśmy ludźmi z humanistycznego punktu widzenia. To ta krew, która w nas płynie, praktycznie jest nie do rozpoznania. Chromosomy też no można rozpoznać, czy jest kobieta, czy mężczyzna. No teraz to też to się wszystko pomieszało, no ale jesteśmy ludźmi. Ludźmi, którzy powinni być rozpoznawani ze swoich czynów, ze swojego głosu, a nie z patrzenia, czy ich twarz jest czarna, czy biała, czy żółta. Tak samo nikt normalny w postrasistowskiej Ameryce nie powinien myśleć, nie powinien robić takiego rasistowskiego projektu jak 1619. Ten projekt 1619 to jest to, że czarni, biali to zaczęli, później czarni to podchwycili, że Ameryka to w zasadzie zaczęła się wtedy, kiedy na ziemię amerykańską wylądowali pierwsi niewolnicy z Afryki w 1619 roku. No i to się zaczęła ta Ameryka, ta kolonialna, później ta Stany Zjednoczone, no i jest dzisiaj, tak? 402 lata głupoty. No, czy człowiek się zastanawia, czy Polak się zastanawia, co było w bitwie pod Grunwaldem? No to troszeczkę wcześniej, 1410 rok, tak? No ale czy ktoś się zastanawia, czy co było tam w bitwie gdzieś pod Gnieznem, czy pod inną Legnicą? No to było tak strasznie dawno, że to już nikt nie zwraca uwagi. To nikt nie wie, czy jego przodkowie byli z tej strony, czy z tamtej, czy może w ogóle gdzieś indziej. No, a to to tak przedstawiają. Tak przedstawiają. No i wprowadzają to do szkół podstawowych. Ta krytyczna teoria ras, no to sprowadza się do tego, że czarny niedobry, znaczy czarny bardzo dobry, biały niedobry, dawaj mi hajs za niewolnictwo. No i teraz jak człowiek się tak zastanawia, jak można żądać od ludzi, którzy nigdy nie byli właścicielami niewolników, od białych ludzi, którzy nigdy nie byli właścicielami niewolników, żeby zdawać pieniądze czarnym, którzy nigdy nie byli niewolnikami. No ale to taka jest paranoja. Taki jest dzisiejszy marksizm. Dzisiejszy marksizm również pozwala, czy żąda tego, żeby w koledżach i na uniwersytetach były kwoty przyjmowania kolorowych, no nie tyle poza kolejką, ale poza egzaminami i swoim przygotowaniem na studia. Tak, także już nie jest to, że na studia mają przyjść najlepsi, tylko mają przyjść z książeczki partyjnej. Administracja Bidena, no to w zasadzie złapała te taczki tego rasizmu, który oni reprezentują jako antyrasizm, złapali te taczki po Obamie. No i w zasadzie wszystko jest
od strony rasizmu. Kyle Rittenhouse, no to to wszystko było naokoło tego, że jeden biały zastrzelił dwóch czarnych i zastrzelił dwóch białych i postrzelił jednego białego, a wszyscy zrobili z tego czarnego. No, była ta sytuacja właśnie w Waukesha, kiedy czarny Darrell Brooks, no czarny podejrzany, wjechał po prostu samochodem w czasie parady Bożonarodzeniowej. No i co? No i jak tak popatrzeć na historię jego to, co publikował na platformach społecznych, no to on był największym rasistą. On był największym rasistą, po prostu mówił, że białych trzeba wykończyć. Dobrze, że Hitler zabijał Żydów i tak dalej, i tak dalej. No i można by powiedzieć, że to jest wszystko rasistowskie, no i że prasa jakoś popatrzy na to, że to jest rasistowskie. Nie, kompletna cisza, nikt o niczym nie mówi. Jeżeli by było tak, że biały byłby w samochodzie, a wjechał paradę, no to by wiadomo było, co by się wszystko działo. Kali ukraść krowę dobrze, Kalemu ukraść krowę niedobrze. No, liberałowie, lewacy, no to chcą przekonać wszystkich, no ale to już nikt nie da się przekonać, że te różnice w tym strzelaniu przez policję i że ilość w więzieniach, no to jest spowodowana przez to, że to jest cały system, no, i ma nic wspólnego z przestępstwami samymi w sobie. Oni po prostu chcą powiedzieć, że to jest system, a nie przyczyna, to jest skutek, a skutek to jest przyczyna. No wszystko stoi na głowie. No ale i też chcą powiedzieć, że jak biały coś zrobi czarnemu, no to jest rasizm, a kiedy czarny zrobi coś białemu, czy Azjatom, no bo teraz szczególnie Azjatów atakują, no to już rasizmem nie jest. Oni uwielbiają takie tytuły w gazetach, że biały policjant zastrzelił czarnego podejrzanego, nawet kiedy nie było powodu, żeby wciągać do tego kolory z skóry. No ale do czego to doprowadza? No do tego to doprowadza, że w pewnym momencie to się tak zdegeneruje, że łobuzy czarne zabiją białych, no i wtedy będzie to rasistowskie tak samo, tak? Także już w ogóle wszystko jest postawione na głowie, te słowa nie mają żadnego znaczenia. Polityczne lewactwo dostało szału z tym rasizmem. Cała amerykańska spójność, no to polegała na tym, że jest różnica jakaś rasowa, ale to jakoś trzeba coś znaleźć wspólnego. No ale teraz lewacy nie zaprzestaną. Kiedy to się zakończy? No zakończy się, kiedy normalni dojdą do władzy. No kiedy w wyborach międzyprezydenckich w listopadzie 2022 kongres wróci w ręce republikanów, w ręce konserwatystów. 2024 prezydentura wróci do normalnych konserwatystów. No i to wszystko możemy zrobić my. Po prostu trzeba głosować na normalnych, trzeba wybierać przywódców politycznych, którzy rozumieją to, że ma być jakaś normalność i spójność. No i wyeliminować wszystkich wariatów. No wszystkich tych lewackich, którzy skłócają, niszczą, doprowadzają do nieprawdopodobnego zamieszania w Ameryce. To nie jest potrzebne. No, szykowało się to 40-50 lat. Teraz za Bidena to się wszystko przegotowało, wylało. No i wszyscy zrozumieli, jak politycy działają z COVID-em, z tym zamknięciem, z tym głosowaniem kopertowym. Wszystko, co można było
zobaczyć, praktycznie rzecz biorąc zobaczymy, no nie będzie wojny domowej, nie będzie strzelaniny, wszystko przejdzie w ręce pokojowo, no mam nadzieję, że jest taka Ameryka, ani ze strony rządu, ani ze strony ludzi nie będzie żadnej rewolucji. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Do następnego. Zdrowia dla normalnych.